Tytuł kursu: Przepisy, elementy prawa cywilnego i prawa pracy. Moduł: Część ogólna zobowiązań. Temat: Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Polski komornik nie działa za granicą. To dość oczywiste. Jego władza ogranicza się tylko do terytorium Polski. Co ma zatem zrobić wierzyciel, który posiada już tytuł wykonawczy, np. prawomocny wyrok czy nakaz zapłaty wraz z klauzulą wykonalności przeciwko dłużnikowi przebywającemu na terenie krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej? W pierwszej kolejności wierzyciel powinien postarać się o uzyskanie zaświadczenia o europejskim tytule egzekucyjnym – ETE. Europejski tytuł wykonawczy jest postępowaniem, które może być stosowane w odniesieniu do transgranicznych roszczeń bezspornych. Postępowanie to umożliwia, aby orzeczenie dotyczące roszczenia bezspornego wydane w jednym państwie członkowskim było łatwo uznane i wykonane w innym państwie członkowskim. Jednak do wydania ETE niezbędne jest to, by roszczenie było bezsporne. W praktyce owa bezsporność nie zachodzi, gdy dłużnik nie podjął realnie obrony, a więc wówczas, gdy doszło do uprawomocnienia się nakazu zapłaty z tego powodu w rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej WE nr 44/2001 z 20 grudnia 2000 roku. W sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Postępowanie w sprawie ścigania dłużnika powinno wyglądać następująco. Po pierwsze, wierzyciel musi wiedzieć, że aby uruchomić ten tryb, musi mieć już tytuł wykonawczy, czyli na przykład nakaz czy wyrok z klauzulą wykonalności. Ale nie tylko, także na przykład ugodę czy akt notarialny z klauzulą wykonalności. Po drugie, wierzyciel musi znać miejsce zamieszkania dłużnika, jego siedzibę, na obczyźnie. Bez tego nie ustali właściwości sądu, który wykonalność ma stwierdzić. No i o wykonalności dłużnik jest też o wykonalności zawiadamiany. Może on bowiem wykonalność zaskarżyć. Wierzyciel oczywiście także, ale raczej odmowę. Kolejną formalną czynnością jest uzyskanie w polskim sądzie, który wydał nakaz czy wyrok, specjalnego zaświadczenia zgodnie z artykułem 54. Jego wzór stanowi załącznik nr 5 do tego rozporządzenia Rady. Sąd wyda to zaświadczenie na wniosek. Nie jest to szczególnie skomplikowane. Jak już wierzyciel ma to zaświadczenie z polskiego sądu, to może złożyć wniosek do sądu lub innego organu w kraju, gdzie ukrył się dłużnik. A konkretnie gdzie? To zależy od kraju. Wykaz instytucji też wskazany jest w załączniku nr 2 do rozporządzenia 44/2001. Załącznikiem do wniosku musi być oryginał tytułu wykonawczego, np. nakaz zapłaty z klauzulą oraz oryginał zaświadczenia zgodnie z artykułem 54. Żeby przyspieszyć procedurę, wierzyciel powinien postarać się o tłumaczenie przysięgłe tych dokumentów. Wniosek taki podlega niestety opłacie. Ile? To są opłaty stałe. Każdy kraj ustala swoje stawki. Na przykład w Polsce jest to 300 zł. Opłaty nie mogą być zależne od wartości przedmiotu sporu. Ważne też jest to, że sąd zagraniczny nie będzie badał merytorycznie orzeczenia sądu polskiego. Nikt zatem nie podważy zasadności wydania wyroku czy nakazu zapłaty. To możliwe jest tylko w kraju, gdzie taki wydano, a więc w tym wypadku w Polsce. Inna sprawa, że jak już dłużnik dowie się o wszczęciu procedury za granicą, to w Polsce może złożyć wniosek o przywrócenie terminu, na przykład do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.